Witam serdecznie Państwa na konferencji prasowej zorganizowanej przez KPS Skrabelchatu. Marka Mistrzów, to jest skra w podwójnej koronie. Dziś podsumujemy sukcesy sportowe Bełchatowskiego Klubu, jak również dwuletni program szkolenia i rozwoju dzieci i młodzieży. Witam serdecznie gości. Witam serdecznie Pana Kamila Ładziaka, wójta gminy Bełchatów. Witam serdecznie Pana Henryka Baranowskiego, prezesa zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Witam serdecznie Pana Sławomira Zawadę, prezesa zarządu PGE Górnictwo i Energetyka. Witam serdecznie Panią Agnieszkę Zawartko, dyrektor Departamentu do Spraw Komunikacji PGE. I witam serdecznie Pana Wiesława Dyryło, przewodniczącego Rady Nadzorczej KPS Skrabelchat. Szanowni Państwo, jest to okazja dzisiaj wyjątkowa. Miniony sezon zakończyliśmy zdobyciem 30 medalu w historii PGE Skrabelchatów. 30 medali na podwórkach, na arenach krajowych, jak i zagranicznych. Myślę, że dzisiaj wiele usłyszymy dobrych słów zarówno o klubie, jak i o naszym sponsorze strategicznym, a także o planach na przyszłość. Prosiłbym o zabranie głosu prezesa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pana Henryka Baranowskiego. PGE Polska Grupa Energetyczna. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło być tutaj z Państwem. Zwłaszcza, że okazja ku temu jest taka doniosła i z której jesteśmy i szczęśliwi jako sponsor, i dumni, że klub w Bełchatowie osiągnął ten poziom, osiągnął mistrzostwo Polski. PGE Polska Grupa Energetyczna od wielu lat stara się aktywnie pomagać, wspierać rozwój klubu. Dzięki obopólnie dobrze rozumianej współpracy, z której się cieszymy, klub cały czas jest na najwyższym poziomie krajowym, ale też poziomie, mam nadzieję, że europejskim. Bardzo cieszymy się z tego, że nasi zawodnicy są też zawodnikami kadry narodowej i razem z nią odnoszą sukcesy. Bardzo się cieszymy z tego, że marka PGE dzięki dobrej współpracy, dzięki osiągnięciom sportowym klubu jest marką, która jest dobrze promowana, jest dobrze rozpoznawana. Wszyscy jesteśmy dumni z tego, że PGE Skrabelchatów reprezentuje nas i jest naszym ambasadorem, ambasadorem naszej marki. Jednocześnie bardzo się cieszę z tego, na co szczególną uwagę od jakiegoś czasu zwracamy, że klub prowadzi też aktywną działalność wśród dzieci i młodzieży. Jest to jeden z tych czynników, czy jeden z tych obszarów, które od 2 lat PGE Polska Grupa Energetyczna bardzo silny nacisk kładzie. Bardzo się cieszymy z tego tytułu, że młodzież ma szansę i ma możliwości i ma dobrą organizację do tego, żeby złapała tą przyjemność z uprawiania sportu, która, miejmy nadzieję, przerodzi się kiedyś w ich osiągnięcia, być może osiągnięcia w klubie Skrabelchatów, PGE Skrabelchatów. Wychodzimy z założenia, że pozytywna energia płynąca z aktywności fizycznej to najczystsza energia, z którą możemy się podzielić z innymi.
I chcielibyśmy podkreślić jeszcze jedną rzecz, dziękując za zawodnikom, działaczom, klubowi za te osiągnięcia, że przyczynia się cały czas do naszego, do poprawy naszego wizerunku. Chcemy, żeby wszyscy wiedzieli, co to jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Chcielibyśmy, żeby przez ten wizerunek, pozytywny wizerunek kreowany przez takie kluby jak PGE Skra Bełchatów, każdy chciał zostać także naszym klientem, żeby ten nasz wizerunek kojarzył się jak najbardziej pozytywnie. Jeszcze raz gratuluję sukcesów w zakończonym sezonie. Mam nadzieję, że przyszły sezon nie będzie gorszy. Chciałbym, żeby był jeszcze lepszy. Myślę, że dzięki owocnej i harmonijnej współpracy pomiędzy głównym sponsorem PGE Polską Grupą Energetyczną a klubem wspólnie ten sukces osiągniemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę o zabranie głosu prezesa KPS Skry Bełchatów S.A. pana Konrada Piechowskiego. Panie prezesie, PGE Skra Bełchatów to jedna z najbardziej utytułowanych drużyn w historii polskiego sportu. Czołówka, jeśli chodzi o poziom sportowy, organizacyjny i marketingowy, z czego wynika ta mocna marka tego. Dzień dobry Państwu, dziękuję Panie Prezesie za tak ciepłe słowa, za te gratulacje dla całego klubu. Myślę, że trzy czynniki na to mają wpływ. Przede wszystkim ta długofalowa i trwała współpraca ze sponsorem strategicznym. Historycznie przypomnę, że datuje się ona od 1991 roku, od kiedy podpisał klub pierwszą umowę patronacką z elektrownią Bełchatów. Po dzień dzisiejszy myślę, że jest to bardzo ważny czynnik, który zaowocował 14 medalami Mistrzostw Polski. PGE Skra Bełchatów po raz 11 znalazła się w finale Mistrzostw Polski. Zdobyliśmy 9 Mistrzostwo Polski. W tym czasie zdobyliśmy również 7 Pucharów Polski, co pozwala nam dzisiaj awansować na drugim miejscu w tabeli wszechczasów, jeżeli chodzi o zdobyte medale w całej historii polskiej siatkówki. Ten drugim czynnikiem, na który zwrócę uwagę, jest na pewno czynnik niezmiernie równie ważny, czynnik ludzki. To jest przez te wszystkie lata zaangażowanie wielu ludzi, byłych prezesów elektrowni, po dzień dzisiejszy wielu ludzi, podkreślę, bardzo często społecznie zaangażowanych w to, by budować siatkówkę w Bełchatowie. Jak również wszystkich tych ludzi, którzy bezpośrednio pracują, którym mam przyjemność być szefem w samym klubie, ludzi z pasją, z którymi wspólnie sobie wytyczamy cele. Myślę, że trzecim takim czynnikiem mającym na to wpływ są wszystkie nowatorskie działania podejmowane niejednokrotnie przez lata, po części krytykowane. Mam tu na myśli takie działania jak poszerzanie sztabu szkoleniowego o pierwszego statystyka, o trenera przygotowania fizycznego, gdzie bardzo często było to odbierane jako w pewnym stopniu rozpasanie. Wyznaczaliśmy te trendy, te cele i tak myślę, że to w tej chwili funkcjonuje praktycznie we wszystkich innych klubach. Jak także systematyczna budowa marki, tak? Myślę, że to ciągłe inwestowanie w marketing pozwala nam dzisiaj znaleźć się w miejscu, w którym jesteśmy. Pozwolę się podeprzeć cyframi. Jeżeli chodzi o miniony sezon 2017-2018, niech świadczą o tym takie cyfry jak
150 549 to była łączna ilość widzów na meczach PGS Krybełchatów. Blisko 9 milionów widownia telewizyjna oglądająca pojedynki PGS Krybełchatów. Blisko 22 miliony wartość wizerunkowa siatkarzy PGS Krybełchatów po tym sezonie. 22,5 miliona wartość ekspozycji PGE w sezonie 2017-18. 57,5 miliona wartość ekspozycji sponsorów PGS Krybełchatów i blisko 84 miliony wartość mediowa PGS Krybełchatów. Myślę, że te cyfry same za siebie mówią, jaką pracę wykonaliśmy w tym sezonie. Dziękuję. Kolejne pytanie. Klasycy mówią, łatwiej wejść na Szczecin niż na nim się utrzymać. Jaka będzie PGS Krybełchatów w nowym sezonie, czy na tym szczycie klub pozostanie na szczycie oczywiście w rozgrywkach polskich i z celami Ligi Mistrzów? Oczywiście marzymy o tym, na ten szczyt. Na ten szczyt kilka... Proszę? Tak ma być. Oczywiście nie ma innej możliwości. O, jest presja już na początku. Oczywiście marzymy o tym. Na ten szczyt, tak jak powiedziałem, kilkanaście lat temu weszliśmy, 7 mistrzostw Polski z rzędu zdobyliśmy. Oczywiście to był bardzo udany sezon, z którego się niezmiernie cieszymy. Kiedyś polityk powiedział, że nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Krybełchatów dobrze zaczęła i dobrze skończyła. Trochę po macoszemu może, ale absolutnie nie. Cieszymy się z tego, że zaczęliśmy ten sezon bardzo dobrze, bo wygraliśmy z Kędzierzynem pierwszy mecz w sezonie i zdobyliśmy super puchar. Tak rozpoczęliśmy ten sezon. Po drodze mieliśmy swoje określone problemy wynikające z dużych rotacji w składzie, odmłodzonego składu młodych zawodników wchodzących, grających w szóstce pod dużą presją, pod szyldem PGS Kry. Skończyliśmy jednak bardzo dobrze mistrzostwem Polski. Co można powiedzieć? No, na pewno śledzicie to Państwo i ten rynek transferowy w tym roku jest bardzo trudny. Rozpoczął się jeszcze w trakcie trwania sezonu. Na pewno szkoda, że odchodzą z PGS Krybełchatów do ligi, która w tej chwili chyba będzie uważana za jedną z najmocniejszych, czyli do Ligi Włoskiej. Tacy zawodnicy jak Sreczko Lisinacz czy Bartek Bednosz. Na pewno szkoda, że tych zawodników nie będzie w szeregach PGS Krybełchatów w przyszłym sezonie, ale nie płaczemy, pracujemy i w moim przeświadczeniu myślę, że mogę uspokoić kibiców PGS Kry, że będziemy walczyć o to 10. Mistrzostwo Polski. Skład drużyny na przyszły sezon uważam, że nie będzie słabszy. Oczywiście no, trzon będą stanowili zawodnicy, którzy grają w PGS Krybełchatów. Zacznę od kapitana ikony naszego klubu, Mariusza Wlazłego, o którym mówiono już przed sezonem, że jest wielką niewiadomą i nie wiadomo, czy ze względu na swój wiek, Mariusz, przepraszam, podoła. No najlepiej świadczą statystyki, tak? Najlepiej punktujący nasz zawodnik, 445 punktów zdobył w tym sezonie, najlepiej atakujący 330 i serwujący 61 asów. W ogóle był najlepiej serwującym zawodnikiem Plus Ligi, Mariusz, razem z Schulzem, liderem rankingu statuetek MVP, bo zdobyli po 9. No i w końcu rzecz najistotniejsza, Mariusz zdobył tytuł MVP całego sezonu, więc niezmiernie się cieszę, że z Mariuszem mamy kontrakt na kolejny sezon i będzie grał w naszej drużynie. Jeżeli chodzi o te zmiany po stracie, bo to tak to należy oceniać, po stracie czy Lisinacza, czy Bednoża, wraca do nas po roku Artur Szarpuk, który uważam zrobił bardzo duży progres u trenera Anasesiego w Treflu, zdobył 7 nagród MVP w minionym sezonie, znalazł się również w najlepszej drużynie Plus Ligi. Wszyscy się zastanawiali, co PGS Krybełchatów zrobi i w jaki sposób będzie się starała zastąpić Sreczko Lisinacza, jednego z najlepszych środkowych świata.
który zmienia barwy klubowe i przechodzi do Trento. Cieszę się niezmiennie, że wygraliśmy ten wyścig transferowy z bardzo dużą konkurencją na rynku polskim, czy z Kędzierzynem, czy z Rzeszowem, o Kubę Kochanowskiego. Myślę, że najlepszą odpowiedzią, jaki to jest zawodnik, jest dzisiejsze jego granie w reprezentacji polskiej w Lidze Narodów, gdzie w zasadzie Heinen według mnie zaczyna od niego szóstkę. Chłopak bardzo młody, o ogromnym potencjale, nie chcę zapeszać, ale wierzę w to, że nie będzie tylko uzupełnieniem i zastąpieniem Lisinacza, ale kluczowym naszym zawodnikiem, a być może jeszcze lepszym niż Streczko, więc cieszę się, że młody reprezentant Polski trafia do Skrybełchatów. Oprócz niego oczywiście w zespole pozostaje kolejny reprezentant Polski, Grzesiu Łomacz, na rozegraniu, który jest w ważnym kontrakcie i również jedna z ikon naszego klubu, Karol Kłos. W zespole pozostaje libero Kacper Piechocki. Myślę, że w tym sezonie Kacper też pokazał swoją wartość, był najlepiej przyjmującym naszym zawodnikiem, 591 odbiorów miał, w tym 28% perfekcyjnego przyjęcia. Jako libero w walce w playoffach miał najlepsze statystyki z wszystkich libero na tej pozycji. Szczególnie do podkreślenia z sezonu był mecz z Indykpolem, gdzie 53 razy przyjmował, w tym miał 22 idealne przyjęcia, co pozwoliło mu dzisiaj w klasyfikacji być drugim perfekcyjnie przyjmującym zawodnikiem w historii PGE Skrybełchatów. Jeżeli chodzi o pozycję atakującego, pozyskaliśmy, żeby nie było, że tylko Włosi nam zabierają, pozyskaliśmy z Trento reprezentanta Estonii, 130 występów w drużynie narodowej, René Tepan. Pozyskaliśmy tego zawodnika, mam nadzieję, że nie tylko jako uzupełnienie do Mariusza, ale zawodnika, który powinien Mariusza odciążyć w kolejnym trudnym sezonie, w którym będziemy grali o jak najwyższe cele na wszystkich frontach. Jak również w zespole jest Piotr Korczyk. Obserwowaliśmy tego chłopaka od 2 lat, reprezentant Polski juniorów, grający 2 sezony w Belgii, w Legniku i w ostatnim sezonie w Rozelare. Myślę, że ten skład jest na tyle zbilansowany, że PGE Skrybełchatów nie będzie słabszą drużyną w przyszłym sezonie niż w tym i będziemy walczyli. I taką deklarację dzisiaj składam o 10. Mistrzostwo Polski. Dziękuję. I jeszcze jedno pytanie. Sukces juniorów Skrybełchatów to również ważna data w historii, ważne wydarzenie w historii klubu. Jak zarząd zapatruje się na rozwój młodych zawodników, tak jak powiedział we wcześniejszej wypowiedzi pan prezes, które również jest bardzo ważne dla sponsora strategicznego? Tak, jeżeli chodzi o ten rozwój, w nawiązaniu do tego, co pan prezes Baranowski powiedział, przykładamy do tego ogromną wagę. Świętujemy dzisiaj podwójną koronę. W historii polskiej siatkówki zdarzyło się to po raz drugi, żeby klub w jednym sezonie zdobył dwa mistrzostwa Polski, to znaczy Mistrzostwo Polski Juniorów i Mistrzostwo Polski Seniorów. Drugi raz w historii się to zdarzyło, pierwszy raz to się zdarzyło w 2006 roku i zrobiła to również PGE Skrybełchatów. Parę lat na to czekaliśmy, odzyskaliśmy, jest z nami trener tej drużyny, odzyskaliśmy po tylu latach, czy zdobyliśmy po raz drugi Mistrzostwo Polski Juniorów. Jest to dla nas bardzo, bardzo ważny aspekt w kontekście przyszłości. Realizujemy program rozwoju siatkówki młodzieżowej i amatorskiej Moc Młodych. Głównym projektem jest Akademia Siatkówki Skrybełchatów. W tej chwili ta akademia nam bardzo się rozwija. Realizujemy ją w województwie łódzkim, świętokrzyskim, mazowieckim, lubuskim i dolnośląskim. W akademii mamy ponad 2000 dzieci w 72 grupach, 50 współpracujących gmin i szkół. W sezonie 2017-18 na trybunach, oglądając mecze seniorskie Skrybełchatów, zasiadło ponad 7000 młodych adeptów siatkówki.
Zrealizowaliśmy w ramach projektu i umowy z Polską Grupą Energetyczną 1464 aktywności w ramach tego programu, a 146% to stopień realizacji rozwoju programu siatkówki młodzieżowej i amatorskiej. Wartość wykonania planu dotyczącego rozwoju siatkówki młodzieżowej i amatorskiej to 130%. Dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie. Przyszły sezon to takie liczby jak 50, 20, 10. Może sam prezes powie, co te liczby mogą oznaczać. 10 to tak jak prezes powiedział, 10 złotych krączków. Jakie cele w dwóch zdaniach na przyszły sezon w takiej skrybułkach? W zasadzie powiedziałem 50. No tak, 50 to wiek, tak? 50 moje urodziny będą za rok, tak, to okrągłe faktycznie. 50, 20, 20 sezon pracy mojej w klubie, no tak, i 10 mistrzostwo. No, na pierwsze życie biegnie do przodu, nie mam wpływu, na pewno będzie. Co do drugiego, 20 sezonu, to zależy od rady nadzorczej, czy nie będzie w porządku obrad zmiany w składzie zarządu. Że uśmiecham się oczywiście. No a co do 10 zdeklarowałem przed chwilą, tak? No, oczywiście jest to naszym marzeniem, by zdobyć to 10 mistrzostwo Polski. Co do innych celów, no na pewno to nie jest łatwa sprawa. No, jednym z niespełnionych, niezrealizowanych jest wygranie przez polski klub Ligi Mistrzów. Ja powiem tak. Na to liczymy. No tak właśnie, wszyscy myślę, że na to liczymy. Ja powiem tak, przez wiele lat dominacja klubów rosyjskich w Europie, mam tu na myśli w szczególności Kazań, wcześniej włoska, później właśnie ta rosyjska, w ostatnich latach Kazania, teraz widzimy wyraźnie bardzo wzmocnioną ligę włoską, z bardzo dużymi transferami, czytaj kasus przejścia z Kazania do Perugii Leona. Ale powiem tak, była dominacja Rosjan, Włochów, czas na polski klub, który wygra Ligę Mistrzów i wierzę głęboko w to, że polski klub wygra po tylunastu albo kilkudziesięciu już latach, bo ostatnim był Płomień Sosnowiec Milowice. Nawet już nie pamiętamy kiedy chyba. No, chyba nie ma nikogo na sali, kto by mógł to pamiętać. Wierzę głęboko w to, że polski klub wygra w końcu Ligę Mistrzów i wierzę głęboko w to, że może to być PGS Krabbeł Chatów. My wtedy na pewno zapłacimy premię za sukces. Dziękuję bardzo. Jest motywacja. Będzie sukces, będzie nagroda. Są marchewki. Michał, zostało już powiedziane wiele zdań na temat sukcesów, przede wszystkim Super Puchar Polski, Mistrzostwo Polski Seniorów i wiele innych rozgrywek w minionym sezonie, bo to jest podsumowanie również. Czy Wy z pierwszym trenerem Roberto Piazzy, jako sztab szkoleniowy, czujecie się spełnieni w minionym sezonie? Dzień dobry Państwu. Myślę, że trener, jeżeli jest spełniony, no to chyba już powinien przestać być trenerem. Ja myślę, że my na pewno możemy być po części usatysfakcjonowani ze zdobycia przede wszystkim Mistrzostwa Polski. Po drodze natomiast była Liga Mistrzów, były klubowe Mistrzostwa Świata. Zdajemy sobie sprawę, że mogliśmy osiągnąć więcej i na pewno zawsze pozostaje troszeczkę niedosyt. Cieszy. Jeszcze raz powtórzę, przede wszystkim powrót korony mistrza Polski do Bełchatowa i można powiedzieć, że główny cel został osiągnięty, natomiast po tym sukcesie myślę, że w przyszłym sezonie będziemy chcieli zrobić jeszcze więcej i tyle. No właśnie, przyszły sezon, również będziemy grać na tylu samych ilości frontach. Też duża ilość rozgrywek. Prezes już przedstawił skład w dużej mierze na przyszły sezon, więc poproszę Ciebie bardziej o ocenę i jaki to będzie sezon takiej skrybułki chatów, bo też inne zespoły się wzmacniają, ale
ale ta stabilizacja składu też jest istotna w naszym wypadku. Na pewno tak. Kolejny sezon, kolejne wyzwania, liczba meczów, które zawodnicy rozgrywają w sezonie, staje się już naprawdę bardzo, bardzo wysoka i tutaj bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o zespół, jest przede wszystkim szeroki skład, a myślę, że w dużej mierze my takim dysponujemy i nie będę tutaj robił jakichś wielkich wywodów, tylko powiem, że na pewno w każdym momencie, w każdym meczu i w każdym turnieju, czy to są klubowe mistrzostwa świata, czy to Liga Mistrzów, czy to walka o Mistrzostwo Polski, chcemy być zawsze na tym pierwszym miejscu. Czasami jest to sport i wiemy, jak to bywa, szczególnie patrząc nawet na mundial, który odbywa się teraz w Rosji. Natomiast chcemy, będziemy walczyć i chcemy na pewno poprawić wyniki z tego roku. Również pewnie z tego chatów wyznaczyli tak naprawdę trochę drogę z naszym kolegą, ponieważ ten tytuł zrobili wcześniej, ale bardzo bym prosił Cię o przedstawienie, jak wygląda praca z takimi młodymi ludźmi, bo z pewnością to jest całkiem inny tryb treningu, inny tryb motywacji. No i przede wszystkim tam też jest ważny ten rozwój zawodnik, poza wynikiem sportowym istotny jest rozwój. Oczywiście, że tak. Ta praca wygląda troszeczkę inaczej, ale sprowadza się w moim mniemaniu i poprzez jakby mój pryzmat tego, że ja się w klubie z Krybochatu wychowałem, jakby opiera się o to, że chcę wyciągnąć z tej młodzieży, mówiąc kolokwialnie, jak najwięcej, bo to jest praca na ich przyszłość i oczywiście ma to nam sprawiać przyjemność, bo bez tego nie ma drogi do sukcesu, ale ja sobie od początku swojej pracy trenerskiej wyznaczyłem taki cel, że w młodzieżowej siatkówce chcemy zrobić jak najwięcej i to Mistrzostwo Polski to jest jakby zwieńczenie takiego trzyletniego cyklu pracy, gdzie chłopcy jako młodszy rocznik w pierwszych 2 latach awansowali do finału Mistrzostw Polski, a w trzecim roku jakby osiągnęliśmy ten młodzieżowy szczyt, czyli Mistrzostwo Polski, po drodze ogrywając się na początku w młodej lidze, a w ostatnim sezonie w drugiej lidze. Dla tych chłopców to jest bezcenne doświadczenie, mieć możliwość grać już też nawet z seniorami po drugiej stronie siatki. To dla nich to była duża wartość, która budowała też wartość zespołu, ich pewność siebie i myślę, że to też miało olbrzymie znaczenie, że przy tej jakości siatkówki, którą mieliśmy okazję prezentować, byliśmy też pewni siebie i to jest właśnie ten aspekt, który zaważył na o tym, że znaleźliśmy się w tym miejscu, w którym się znaleźliśmy. Dziękuję, tak jak poruszyłeś temat, że jesteś wychowankiem z którego Bełchatów, zresztą wszyscy tutaj przedstawiciele bełchatowskiego klubu, co ważne jest podkreślenia, które realizują jeden z punktów programu, czyli ze skorą przez całe życie albo przez większą część życia. Ty jesteś również koordynatorem Akademii Legii Bełchatów. 2 lata pracy, realizacji programu. Jak z punktu widzenia też tego właśnie rozwoju młodych zawodników oceniasz funkcjonowanie tego projektu? Z mojego punktu widzenia to jest ogromnie wyjątkowy projekt, dlatego że docieramy do dzieci z mniejszych miejscowości, które na co dzień nie mają możliwości mieć styczności z tak dużą siatkówką, z siatkarzami, na co dzień z tak wybitnymi osobami. I tak naprawdę dzięki Akademii mają możliwość zobaczyć, jak można trenować lepiej siatkówkę, bo nauczyciele, z którymi współpracujemy w danych ośrodkach, są przez nas szkoleni, ale też mają możliwość czy pojawić się na meczach, dużych meczach, bo też w meczach Ligi Mistrzów mają okazję zobaczyć duże widowiska, a też mają okazję spotkać się bezpośrednio twarzą w twarz z zawodnikami PGS Krybełchatów, także to jest najbardziej ciekawe w całym projekcie. Ponadto zaczynając od klas powiedzmy 4-6, czyli od młodszych dzieci, za chwilę będziemy mieli efekt tej pracy, bo te dzieci będą, mam nadzieję i do tego zmierzamy, będą trafiać po reformie jakby edukacji już bezpośrednio do nas, do naszej szkoły, do naszego liceum, ci najwybitniejsi sportowo i będziemy mogli ich tutaj prowadzić na własnym podwórku i mam nadzieję, że niektórzy z nich już na ten moment są jednostki, są dzieci, które przejawiają bardzo, bardzo ciekawe cechy do reprezentowania, mam nadzieję, PGS Krybochatów w przyszłości na boiskach siatkarskich. Czyli Krybochatów i region to dobre miejsce na
Myślę, że tak. Myślę, że tak. Robimy tutaj wszystko, aby mieć swoich wychowanków w klubie, aby oni aby na swoim podwórku mieć wszystko to, co najlepsze do rozwoju młodzieży, do tego, żeby pokazywać dzieciom, jak wyjątkowym sportem jest siatkówka i w jak wyjątkowy sposób można z tą siatkówką wiązać przyszłość. Jeszcze to, co jest bardzo ważne, o czym zapomniałem, prezes przypomina mi właśnie, to na pewno współpraca również poprzez Akademię z gminą Bełchatów, gdzie mamy swoich chłopców i swoje dzieci, które trafiają bezpośrednio poprzez gminę Bełchatów. Także w moim zespole mieliśmy reprezentanta jakby gminy Bełchatów, który zdobył Mistrzostwo Polski i to jest też bardzo, bardzo ciekawy aspekt. Mariusz Lazły, kapitan PGS Kry Bełchatów. Mariusz, no bez dwóch zdań jesteś ikoną tego klubu. Zdobyłeś 9. Mistrzostwo PGS Kry Bełchatów, to 9. tytuł Mariusza Wlazłego. Jak smakował ten 9. tytuł, bo był po 4-letniej przerwie, czyli tej na dłuższej przerwie w porównaniu z innymi okresami? Dzień dobry. Przede wszystkim cieszę się, że przez tyle lat mogę grać w tak dobrym klubie, gdzie my zawodnicy mamy wszystko to, co jest potrzebne do rozwoju naszego sportowego, do rozwoju też mentalnego i podejścia odpowiedniego w sporcie w jednym miejscu. I dzięki przede wszystkim głównemu sponsorowi PGE Polskiej Grupy Energetycznej my nie martwimy się o nic więcej, tylko o to, jak najlepiej możemy wykonywać swoją pracę, która jest dla nas przyjemnością, bo to jest dla nas najważniejsze. Każda praca powinna człowiekowi sprawiać przyjemność, a my taką pracę posiadamy i chyba nikt z nas by się nie zamienił z nikim innym. Mówię to z własnego doświadczenia, ale też myślę, że po części koledzy się z tym zgadzają. I cieszę się, że w wieku 20 lat przyszedłem tutaj do klubu, gdzie ta historia zawsze była taka energetycznie związana z firmami, począwszy od elektrowni Bełchatów, później oczywiście ta cała ewolucja do PGE Polskiej Grupy Energetycznej zawsze była związana z firmą energetyczną, co też nas dobrze nastrajało na wyniki sportowe. I ostatnim takim aspektem, który chciałbym poruszyć, cieszę się, że jestem po części też w jakiś sposób historią tego klubu, bo grałem w różnych zespołach z różnymi zawodnikami i ten sezon jeden od drugiego wielokrotnie się różnił. Ja cieszę się, że poprzez wspólnie wypracowane, często owocne kompromisy mogłem tutaj pozostać przez 15 lat i nie było łatwo. Ale cieszę się, że moja kariera sportowa przede wszystkim rozwinęła się w tak fajnym miejscu i w tak spokojnym dla przede wszystkim zawodnika miejscu, w którym można robić to, co się kocha i nie martwić się o te podstawowe takie czynniki. Także za to mogę podziękować i przede wszystkim prosić o jeszcze większe wsparcie. Dziękuję bardzo. Mariusz, podkreślając ten aspekt jeszcze szkolenia dzieci i młodzieży, sam jesteś bardzo blisko tego tematu, że aby bawić się siatkówką, aby zaszczepiać ten sport, ogólnie sport wśród młodych ludzi, którzy też nie zawsze mają łatwo w życiu. Czy to też robisz i czy według Ciebie to działanie klubu jako Akademii ma na celu to, że w Twoim wieku i gdy miałeś Ty, byłeś młody, nie mieliście takiej okazji, nie mieliście szansy takiej, aby ktoś Was pociągnął za rękę, poprowadził? Drodzy Państwo, ja ze swojej strony na pewno chciałbym się, oczywiście głupio to zabrzmi, bo jeszcze jestem czynnym zawodnikiem i mam nadzieję, że jak najlepiej. Cieszy mnie to, taka deklaracja, prezesie. Jeszcze jestem czynnym zawodnikiem i przez najbliższy sezon będę bronił barw klubu PGS Kry Bełchatów.
I za rok zobaczymy, co dalej, jak będę zdrowotnie wyglądał, tak jak w tym sezonie, to mam nadzieję, że jeszcze jeden, może dwa sezony uda się pograć, ale zmierzając do tego nieuchronnego końca mojej kariery, no na pewno chciałbym się gdzieś tam po części też młodzieżą zająć, czy to też przez działania w klubie, które są szeroko rozwinięte, czy poprzez też działania związane z młodzieżówką już typową, czyli z juniorami, tutaj przez trenera Radosława, czy też przez moją fundację, w której od 3 lat spotykamy się z różnymi dzieciakami w Polsce, w różnych miastach, zrzeszamy tam w jednym miejscu około 80 dzieci, czyli przez cały cykl mojego takiego szkolenia, treningów z Mariuszem Wlazłem przewija się około 600 dzieci i niejednokrotnie są to też uczestnicy związani z akademiami, z Akademią Siatkówki PGS Krybełchatów. I to mnie bardzo cieszy, bo my możemy też podglądać pewien postęp, który oni zrobili poprzez zajęcia związane stricte z naszym klubem i to jest fantastyczne, bo widzimy z roku na rok, ja też to naocznie obserwuję, czy też z trenerem Radkiem, bo jest też u mnie w sztabie, gdzie widzimy ten postęp. Z roku na rok jest zupełnie inne dziecko. Wielokrotnie zdarza się, że z tymi samymi osobami się spotykamy i postęp jest bardzo wysoki. My w tej chwili się bawimy z tymi dziećmi na tych treningach bardzo fajnie. Szybko łapią ćwiczenia, szybko odgadują nasze intencje i ta zabawa już zupełnie jest inna niż na początku. Ale kolejnym też takim projektem to jest klasa sportowo-językowa, która powstanie tutaj przy hali sportowej w SP numer 1, też w porozumieniu z klubem, gdzie mam nadzieję rocznik od 4 klasy zacznie się ta edukacja. Mam nadzieję, że ten rocznik poprowadzimy też na tyle, żeby wychować przyszłych mistrzów, bo tam chcemy nie tylko położyć nacisk na sport, ale również na naukę, ale też na rozwinięcie pewnych cech i zdolności mentalnych, czyli chcemy współpracować na zasadzie takiej, żeby dziecko, które już będzie zainteresowane karierą sportową, miało przygotowanie do tego, aby osiągać sukcesy. I w ten sposób chcielibyśmy pracować tylko po to, aby wychowywać przyszłych wychowanków naszego klubu. I myślę, że te wszystkie aspekty, które łączą się w jedną całość i tworzą nasz klub, w niedługim czasie przyniosą wymierzone efekty, bo tak jak każdy z nas myślę, że wie, klub bez solidnej i mocnej młodzieżówki od tych małych dzieciaków, których trzeba przede wszystkim na początku zarazić tym sportem, a później rozwijać w nich umiejętności i podejście odpowiednie do tego sportu, no prowadzi do tego, że klub cały czas ma tą jakość i poziom, który reprezentuje. I myślę, że naszemu klubowi to przyświeca i inwestuje nie tylko po to, żeby pokazać liczby, ale przede wszystkim po to, żeby mieć wychowanków i żeby ten narybek był. Jeszcze tak od siebie chciałbym dodać, że my jako zawodnicy, jako myślę, że sztab trenerski, chcielibyśmy też z tego miejsca podziękować juniorom, bo oni, tak jak było powiedziane, wyznaczyli pewien kierunek, zdobyli przed nami Mistrzostwo Polski, ale ja bym chciał powiedzieć od trochę innej strony. My z nimi pracowaliśmy, to znaczy my mieliśmy przyjemność pracować z nimi z jednego względu, bo mieliśmy swoje braki kadrowe, oni chętnie do nas przychodzili i niejednokrotnie nam pomagali w trudnych sytuacjach. I to jest chyba najważniejsze w tym całym i to trzeba podkreślać, że zawsze ta jakość treningu i ten poziom był utrzymany. Oni się od nas wiele nauczyli, ale my dzięki nim mogliśmy zachować tą jakość treningową i za to im dziękuję. Dziękuję bardzo. Mariusz płynnie przeszedł do juniorów klubu, a takim do niedawna był również Kacper Piewocki, wychowanek klubu. Kacper, przeszedłeś książkową, można powiedzieć, drogę od grup juniorskich przez młodzieżowe reprezentacje Polski, później ogrywanie się na parkietach Plus Ligi, pierwszy kontrakt profesjonalny z PGS Krumbełchatów, sukcesy sportowe na czele z Mistrzostwem Polskim, no i wreszcie upragnione powołanie i debiut w reprezentacji Polski
seniorów. Jakbyś w kilku słowach streścił rolę, którą odgrywa klub i tego, jak wygląda właśnie ten wpływ klubu i również starszych idoli na to, aby stanąć w spotku z orzełkiem na piersi. Dzień dobry. Tak, to prawda. Zaczynałem przygodę z siatkówką w PGS w Skrze Bełchatów, bo wszystkie grupy młodzieżowe przeszedłem tutaj. Dopiero jak już byłem seniorem, poszedłem do Częstochowy. I cieszę się, że taką miałem możliwość, bo wszystko było tutaj ku temu, żeby tylko się rozwijać i już trenerzy, czy chociażby miejsca, gdzie mogliśmy tutaj trenować, wyjazdy, turnieje, w jakich mogliśmy uczestniczyć w grupach młodzieżowych, sprzyjały temu, żebyśmy się rozwijali my jako młodzi zawodnicy i między innymi jednym z tych trenerów był Radek Kolanek w młodej lidze. To pokazuje, kto pracuje z tą młodzieżą i kto uczy tą młodzież, żeby szła do przodu, więc cieszę się, że miałem taką możliwość, a teraz a propos seniorów, to tak, to prawda, pamiętam pierwszy trening w Bełchatowie, kiedy zobaczyłem chociażby wtedy aktualnego dalej mistrza świata Mariusza czy Michała. To było dla mnie spore przeżycie ja z każdego treningu do dzisiaj mogę od nich się wiele uczyć. I tak jak Mariusz powiedział, że lubi pracować z młodzieżą, tak właśnie nas uczy na każdym treningu wiele dobrego, złego nie. Więc cieszę się, że mam taką możliwość pracy z takimi zawodnikami, w takim klubie, z takimi ludźmi, bo tak to chyba Mariusz powiedział, że tutaj możemy skupić się tylko i wyłącznie na tym, co do nas należy, na pracy, a wszystkie inne sprawy jesteśmy pewni, że będą dopięte tak, że my możemy tylko myśleć o treningu i o meczu. Dziękuję. I ostatnie pytanie. Miałeś, niedawno przedłużyłeś kontrakt z PGS Krom Bełchatów. Miałeś bardzo atrakcyjną ofertę z innego klubu plus ligi i przede wszystkim ze względu na twój naprawdę bardzo dobry sezon i tak jak tutaj było wspomniane, bycie najlepszym libero w playoffach. Co cię skłoniło do tego, żeby zostać w Bełchatowie, bo oczywiście przedłużenie kontraktu to różne aspekty, nie tylko ten finansowy. To z kolei powiedział Radek, że on jest z Bełchatowa i on chce jak najlepiej dla chłopaków, jak najlepiej dla klubu i ja to samo powiem, bo ja się wychowałem na Skrze. Pamiętam pierwsze sukcesy jako taki mały chłopak, czyli też nie jestem większy, ale pamiętam wszystkie sukcesy PGS Skry i to nie jest tylko dla mnie praca. Kocham siatkówkę, ale kocham też PGS Skry i chcę dla tego klubu po prostu jak najlepiej i cieszę się, że w tym sezonie udało nam się osiągnąć sukces, jakim było Mistrzostwo Polski, ale patrząc na przyszły sezon i na drużynę, jaka jest budowana, jaka już została zbudowana, możemy liczyć na to, że kolejny sezon będziemy bili się o 10. Mistrzostwo Polski i nie tylko, bo jest jeszcze wiele do wygrania i ja chciałem właśnie wygrywać z PGS Krom Bełchatów. Dziękuję. Dziękuję bardzo.